Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Mógłbym zacząć tak, jak zaczął trener Jarząbek. Dawno nie mówiłem, no to mówię teraz. Chociaż to chyba nie było aż tak bardzo dawno, bodajże ze 3 dni temu, ale przez te 3 dni zebrało się naprawdę dużo spraw, więc proszę się przygotować na to, że ten odcinek wideobloga będzie trochę dłuższy niż poprzednie. Zacząć chciałbym od serdecznych pozdrowień dla panów policjantów, którzy jeżdżą po mojej miejscowości wytrwale od wielu już tygodni i cały czas jeżdżą i zawsze mniej więcej koło 9 przejeżdżają gdzieś niedaleko mnie i wtedy słychać ten mrożący krew w żyłach komunikat z policyjnych megafonów, z tym, że coś się stało prawdopodobnie z urządzeniem odtwarzającym albo z tym nagraniem. Domyślam się, że ono jest w postaci cyfrowej, chyba nie na magnetycznej taśmie, jak to drzewiej bywało. No więc tym bardziej jest to dziwne, dlaczego się tak stało, ale tak się stało, że coś tak jakby spowalnia to nagranie, więc ono już nie brzmi tak dziarsko w sposób, który mógłby może nie tyle wlać w nasze serca otuchę, ale naprawdę pokazać nam, że dzieje się coś ważnego. To nie jest już, proszę Państwa, uwaga mieszkańcy, trwa stan epidemii. To jest mniej więcej coś takiego. Uwaga mieszkańcy, trwa stan epidemii. Zachowajmy czujność. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że ten komunikat raczej bardziej usypia niż pobudza do zachowania czujności. No, ale cóż, jak jest, tak jest. Pozdrowienia dla panów policjantów, którzy z tą szczekaczką jeżdżą. Mam nadzieję, że jeszcze będą wiele tygodni jeździć. Być może już wszyscy zapomnimy w ogóle, że jakaś epidemia była. Oni nadal będą jeździć i nam o tym przypominać. O zmianie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na nie wiadomo jeszcze kogo mówił nie będę, bo to właściwie była taka oczywistość, że chyba sam fakt rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej komentowania nie wymaga. Rozumiem, że to jutro, czyli w piątek, zostanie sformalizowane. No oczywiście ciekawe jest pytanie, kto zamiast niej miałby być kandydatem, ale jak przyjdzie na to czas, no to tym się wtedy zajmiemy. A teraz o innych sprawach. Po pierwsze, pamiętają Państwo, jak mówiłem w jednym z wydań swojego wideobloga, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzająca, że wybory się nie odbyły. W związku z tym marszałek Sejmu od momentu publikacji tej uchwały ma 14 dni na zarządzenie nowego terminu wyborów, że ta uchwała być może jest też oczywiście wyjściem z sytuacji, które wykracza poza ramy prawne, ale być może najlepszym z możliwych. Już po tym, kiedy ta uchwała zapadła, okazało się, jak wygląda projekt nowej ustawy o szczególnych warunkach wyboru prezydenta w tym roku. Ustawy, która ma zastąpić tę sasinową ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Przeczytałem ten projekt. On oczywiście nadal budzi różne wątpliwości. Natomiast on, proszę Państwa, nie jest zły. To jest rzeczywiście spory postęp. O, tutaj projekt jest, na dowód, że przeczytałem, pokazuje, że nawet różne tam fragmenty istotne sobie pozaznaczałem, nie widać tego, bo się odbija, o, ale teraz widać. A zatem mamy projekt w postaci takiej, jak on poszedł do Senatu, ustawa z dnia 12 maja 2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. Warto zauważyć, że w tym projekcie znalazło się dużo rozwiązań całkiem rozsądnych, co w ogóle rozwiązania rozsądne w ciągu ostatnich lat w Polsce są taką rzadkością, że to trzeba naprawdę podkreślić i powitać z zadowoleniem. Oczywiście ja się domyślam, że będą cały czas malkontenci, którzy będą mówić, że to jest do niczego, no tylko, że jakieś wyjście z tej kabały trzeba było zaproponować. I to wyjście naprawdę nie jest najgorsze. Miałem przyjemność wczoraj, czyli w środę, brać udział w niestety wciąż wirtualnej debacie Fundacji Batorego. Do zapisu tej debaty będzie link, jak zwykle, w opisie tego filmu. Oprócz mnie w tej debacie brali udział Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej jako komentatorka.
I jako główni analitycy profesor Jarosław Flis i Piotr Trudnowski. I debatę prowadził Aleksander Smolar z Fundacji Batorego. Co ciekawe, właściwie wszyscy, łącznie nawet z Aleksandrem Smolarem, którego bym o to nie podejrzewał, zgodzili się co do tego, że ta ustawa rzeczywiście nie jest najgorsza. Że ona, owszem, ona nie jest doskonała, nie jest świetna, ma różne wady, można się do różnych rzeczy przyczepić wciąż, ale ona nie jest najgorsza. I to naprawdę jest, proszę Państwa, postęp. Teraz problem polega na tym, że no, mamy niekorzystny zbieg terminów. To znaczy, jak sprawdzałem parę godzin temu, uchwała PKW nie była jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, a to ma znaczenie, bo te 14 dni na zarządzenie nowej daty wyborów marszałek Sejmu ma od momentu publikacji uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. A tymczasem ta ustawa, ta właśnie, którą pokazywałem, ona poszła do Senatu dopiero co. Senat teoretycznie ma, jak wiemy, 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy. I teraz, jak chyba wszyscy się zgodzili w czasie tej wczorajszej debaty w Fundacji Batorego, dobrze by było, gdyby wybory te nowe były zarządzone przez panią marszałek w momencie, kiedy ta ustawa już będzie obowiązywać, a nie wcześniej. No ale żeby tak było, to trzeba zgrać te terminy. To znaczy te 14 dni od momentu publikacji uchwały PKW nie może minąć, zanim ustawa nie stanie się prawem. No i tu muszę powiedzieć, że jednak moim zdaniem w tym momencie piłka jest przede wszystkim po stronie opozycji mającej w Senacie większość. Ta ustawa jest na tyle dobrym materiałem do pracy, że jeżeli Senat skupi się naprawdę na czysto merytorycznej analizie jej niedociągnięć, bo one tam oczywiście są, i zaproponuje dobre rozwiązania, to wtedy piłka będzie po stronie rządzących, ale to by musiało się stać stosunkowo szybko. No, ja bym miał nadzieję, ponieważ polskie państwo, jak mówiłem już wielokrotnie, znalazło się w tej fatalnej sytuacji, w tej szarej strefie prawnej. Miałbym nadzieję, że się z tego wreszcie wyrwiemy i ta ustawa jest jakąś szansą, żeby się wyrwać. No tylko rzeczywiście teraz potrzebna by była ta odrobina dosłownie wzajemnego zaufania. Może jeszcze gdzieś jakiś rezerwuar tego zaufania tkwi, nie wiem, miałbym bardzo dużą nadzieję, że tak jest i że tutaj pan marszałek Grodzki odegra w tej sprawie pozytywną rolę. Sprawa kolejna. W Radiu Z u Beaty Lubeckiej pan minister, mój ulubiony Szumowski, na pytanie, kto mu doradza, był uprzejmy powiedzieć, że to są różne osoby. Tu zawsze przychodzi mi do głowy Małgorzata Kidawa-Błońska, odpowiadająca na pytanie, gdzie się podziała resztówka przy likwidacji OFE zarządów Platformy. To są różne takie sumy wynikające z różnych takich działań. No, trochę podobnie. Różne osoby panu ministrowi doradzają, no ale to są osoby prywatne. I pan minister nie może powiedzieć, kto to jest. No, jednak nie. Nie ma zgody na takie stawianie sprawy. Pan minister wielokrotnie zaskakiwał nas wypowiedziami od sasa do lasa. Szczyt epidemii, ten słynny szczyt się przesuwał od marca przez kwiecień, maj, gdzieś na jesień, może na grudzień, tylko nie wiadomo którego roku. No, ktoś przecież, jak rozumiem, panu ministrowi dostarcza danych, na podstawie których on takie prognozy snuje. Ktoś mu ten model robi, w którym to modelu ten szczyt tak sobie skacze po miesiącach kolejnych. No chyba, że tam nikogo nie ma. Chyba, że to jest potiomkinowska wioska i nikt tak naprawdę nie analizuje tego i nie doradza panu ministrowi. Ja bym chciał te wątpliwości rozwiać i uważam, że nam się to po prostu jako obywatelom należy. Tutaj wszedłem w polemikę z jednym z moich znajomych, który pracuje dzisiaj dla państwa polskiego, moich dobrych kolegów, który stwierdził, że nie zgadza się z takim postawieniem sprawy, ponieważ tak naprawdę wartościowe analizy są wtedy, jeżeli one są właśnie niejawne. Jeżeli nie wiadomo,
kto je sporządza. Mógłbym się zgodzić, gdyby tu chodziło o pewną instytucjonalną konstrukcję, czyli mamy dział, który z zasady jest tajny, w którym z zasady pracują bezimienni analitycy, oni dostarczają danych, na podstawie których politycy podejmują decyzje. No ale przecież tutaj tak nie jest. Tutaj po pierwsze mamy decyzję o ogromnym ciężarze gatunkowym, no bo to, co się działo z gospodarką przez cały czas, było skutkiem decyzji pana ministra Szumowskiego i pan minister powoływał się na te różne analizy, tylko nigdy nie mówił, skąd one mu się wzięły. Jeżeli tak i nie mamy tu do czynienia z jakimś stałym działem analitycznym, tylko mamy do czynienia z jakimiś ludźmi, którzy gdzieś tam z zewnątrz doradzają, to tym bardziej ich nazwiska powinny zostać ujawnione. Jest pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za te decyzje. No, odpowiedzialność polityczną za decyzję ponosi oczywiście pan minister, nie jego doradcy, bo to on sobie dobrał doradców i on zdecydował, kto będzie mu te modele robił, więc nie można na doradców zwalać odpowiedzialności za podejmowane przez ministra decyzje, ale my powinniśmy wiedzieć, kto stoi za tymi modelami i kto stoi za radami udzielanymi panu ministrowi Szumowskiemu. Ja z natury jestem osobą podejrzliwą, jeżeli chodzi o polityków i władzę, więc jeżeli jakiś polityk mówi mi, tak, tak, tam wielkie grono fachowców stoi za tym, co ja robię, no ale nie mogę powiedzieć, bo to są prywatne osoby. Więc jeżeli coś takiego słyszę od jakiegoś polityka, to od razu zapala mi się lampka i pytanie, a może tam w ogóle nikogo i niczego nie ma? No więc, panie ministrze Szumowski, no nie, jednak powinien pan po prostu powiedzieć, kto panu doradza. Teraz, jeśli chodzi o różne absurdy, których wokół spraw epidemiczno-pandemicznych jest bardzo dużo, no to tutaj posłużę się taką informacją z Gazety Pomorskiej dotyczącą egzaminów na prawo jazdy. Otóż egzaminy na prawo jazdy ruszają ponownie. Gazeta Pomorska pisze, że od 4 maja wznowiły prace Biura Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, czyli WORD-ów w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i tak dalej. Ale to nie jest tak, że my sobie spokojnie pójdziemy i zdamy egzamin na prawo jazdy. Wszyscy mają być w maseczkach? No okej. Okay. Egzaminator dodatkowo z przyłbicą i za ścianką z plexi. No dobrze, to jeszcze można zrozumieć. Wszyscy zdezynfekują dłonie, wszystkim zostanie zmierzona temperatura. W porządku. Auta egzaminacyjne będą dezynfekowane po każdej jeździe, głównie kierownice, deski rozdzielcze, dźwignie zmiany biegów i klamki od drzwi. Popieram. Ale dalej, kto nie może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Osoby z wyraźnymi oznakami przeziębienia. Katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka. Lub osoby, u których w okresie ostatnich 14 dni występowały takie objawy. O ile mi wiadomo, COVID-19 nie objawia się katarem, nie objawia się wysypką, objawia się suchym kaszlem. No więc byłbym w stanie zrozumieć, gdyby podejrzenie obejmowało osoby z suchym kaszlem. Ale jeżeli ono obejmuje osoby, które na przykład kichają, to chciałbym poinformować Państwa z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, że kichanie jest na przykład jednym z objawów alergii. Ja sam jestem alergikiem, jestem uczulony na pyłki traw, biorę lekarstwa w okresie, kiedy ta alergia się zaczyna, a to już niestety niedługo, bo to tak mniej więcej od połowy maja do początków lipca trwa zwykle, w moim przypadku, ale te leki, mimo że dobre, one nie blokują całkowicie objawów. Nadal jest tak, że łzawi z oczu czasem, nadal jest tak, że się czasem kichnie. I co? Alergicy w takim razie, rozumiem, są wykluczeni z egzaminów na prawo jazdy. No, niestety zaczynają się objawy paranoi. To jest objaw paranoi. Jeżeli byśmy celowali z wykluczeniem z egzaminów w osoby, które mają objawy charakterystyczne dla COVID-19, proszę bardzo, ale celowanie w ludzi z wszelkimi możliwymi objawami jakiegokolwiek pogorszenia zdrowia, nawet najzwyklejszego przeziębienia, to jest paranoja. No ale może to jest paranoja jeszcze mimo wszystko jakoś umiarkowana, bo
jeżeli spojrzymy na to, jakie pomysły miało nieocenione Ministerstwo Rozwoju, o którym za chwilę będę jeszcze mówił, kończąc dzisiejszy wideoblog, jeżeli chodzi o odmrażanie gastronomii, no to tutaj dopiero mamy ostrą jazdę. Kiedy wczoraj znajomy mi powiedział, że słyszał, jak w jednym z wywiadów pani wicepremier, minister Jadwiga Emilewicz mówi o tym, że jeżeli klient będzie wchodził do restauracji, to będzie musiał się odpiknąć aplikacją Protego Safe lub będzie musiał podać swoje dane osobowe kelnerowi, to nie uwierzyłem. Naprawdę, ja teraz się nie kryguję, naprawdę nie uwierzyłem. Brzmiało to tak absurdalnie i tak, no mówiąc nieładnie, fejkowo, że nie uwierzyłem. Zacząłem szukać tej informacji, nigdzie nie znalazłem. Ale dzisiaj rano okazało się, że tak, że w toku ustaleń pomiędzy przedstawicielami branży a głównym inspektorem sanitarnym i Ministerstwem Rozwoju naprawdę padła taka propozycja. Naprawdę padła propozycja ze strony rządowej, żeby albo musieć sobie zainstalować na smartfonie Protego Safe i tym Protego Safe, które jest aplikacją, no tak naprawdę inwigilacyjną, budzącą duże wątpliwości. Bardzo ciekawa analiza na ten temat w linku w opisie tego filmu. To jest analiza Fundacji Panoptykon. Więc albo ta aplikacja Protego Safe, albo jak nie, to podajemy dane osobowe. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że przychodzę do restauracji na Schabowego, a kelner mówi imię, nazwisko, telefon, miejsce zamieszkania, no i jeszcze PESEL i proszę bardzo, już podaję panu Schabowego. Przecież to są dane, które nazywane są, taki nieładny anglicyzm, ale są nazywane wrażliwymi. Dane, które trzeba szczególnie zabezpieczać, do których dostęp powoduje, że można na ich podstawie wziąć na kogoś kredyt, kupić telefon komórkowy, zawrzeć transakcję o znacznej wartości. No naprawdę, całe szczęście, że nacisk przedstawicieli branży oraz związków pracodawców spowodował, że ten pomysł Ministerstwa Rozwoju i GIS upadł. Czyli w wytycznych dla restauracji, dla gastronomii tego na szczęście nie ma. Ale już samo to, że ktoś taką bzdurę, brednię i idiotyzm w ogóle wymyślił i zaproponował, jest niezwykle niepokojące. No ale powiedzmy, że chociaż nie, właściwie nie możemy powiedzieć, że to jest jeszcze mały pikuś, bo to byłby jednak duży pikuś, no ale powiedzmy, że jest to pikuś, którego udało się tam jakoś zmłotkować. Ale mamy pikusia większego, którego zmłotkować się nie dało. Czyli mamy pikusia w postaci bonu turystycznego. To jest rewelacyjny pomysł Ministerstwa Rozwoju, znowu bardzo promowany przez pana wiceministra Gut-Mostowego. Jest zapewne absolutnym zbiegiem okoliczności, że pan wiceminister Gut-Mostowy zawodowo robił w hotelarstwie przez wiele lat swojego profesjonalnego życia. Nie łączę tego, żeby było jasne, nie łączę tego w żaden sposób z upartym promowaniem przez niego pomysłu bonu turystycznego. Ale konsekwencje tego bonu turystycznego no, powinny być oczywiste dla każdego, kto ma podstawową wiedzę ekonomiczną. Po pierwsze, bardzo podobała mi się deklaracja pani minister Emilewicz, która powiedziała tak. No, my wiemy, że przedsiębiorcy są w takiej trudnej sytuacji teraz, więc my ich nie będziemy obciążać całym kosztem tego bonu. Oni zapłacą z tego tylko 10%, tylko 100 zł. Łaskawcy, prawda? To jak w tym dowcipie o Stalinie. A mógł zabić, no mogli kazać zapłacić całe 100%, 1000 zł, a oni tylko łaskawie 100 zł. No, może w przyszłych latach, to już pani minister zapowiedziała, będzie więcej, bo to jest jak 13. emerytura. Raz wprowadzone, już nie zostanie zabrane. Ale co to oznacza? Po pierwsze, oznacza to koszt 7 miliardów złotych z budżetu. Taka bagatelka, prawda? W sytuacji, kiedy rośnie nam na potęgę dług publiczny, kiedy będziemy mieli deficyt, kiedy
budżet jest obciążony kosztem tarczy finansowej i tarczy antykryzysowej, to jeszcze te 7 miliardów tam gdzieś wrzucimy, prawda? Po drugie, jeżeli właściciele kwater uświadomią sobie, a to już właśnie następuje, że ogromna liczba ludzi dostanie, nie wszyscy, zaraz o tym powiem, dostanie po te 1000 zł, no to co zrobią? No oczywiście natychmiast podniosą ceny. I na tym polega patologia tego mechanizmu. Publiczne pieniądze dostanie pewna grupa ludzi i te pieniądze tak naprawdę będą zastrzykiem finansowym dla jednej tylko z poszkodowanych branż. I tu można zadać sobie pytanie, a dlaczego akurat dla tej? I na to pytanie jakoś nikt nie odpowiedział. No i wreszcie kolejna, ostatnia sprawa. Jest to po prostu ordynarna łapówka wyborcza. To jest taka sama łapówka wyborcza jak wyprawka plus, którą PiS wprowadził przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, czyli 300 zł na każde dziecko, bez różnicy, czy to jest dziecko, które naprawdę potrzebuje pomocy, czy nie potrzebuje, na początek roku szkolnego. No to tutaj mamy coś podobnego, bo dla kogo będą te pieniądze? No po pierwsze, tylko dla etatowców, po drugie, tylko dla tych, którzy są poniżej średniego wynagrodzenia. Czyli innymi słowy, najbardziej poszkodowani w tym systemie będą ci, którzy nie zarabiają mało, ale nie zarabiają też oczywiście ogromnych pieniędzy, tylko pamiętajmy, że dla PiS ktoś, kto zarabia 5 tysięcy, to już jest prawie bogaczem, prawda? I oni w dodatku odczują wzrost cen wypoczynku. Czyli ta grupa będzie najbardziej poszkodowana, no ale najbardziej dopieszczona będzie ta grupa, która jest docelowym elektoratem PiS. Tylko chyba jeszcze jednej rzeczy pani wicepremier Emilewicz nie zauważyła. To znaczy, jeżeli pracodawca ma na swoich etatowców wyłożyć po te 100 zł, a zwłaszcza jeżeli ma ich więcej, tych etatowców, no to co on zrobi? To on oczywiście zacznie tych etatowców wywalać na umowy cywilnoprawne, bo to jest dla niego w tym momencie dodatkowy koszt. Rzecz jasna, tam wchodzą inne względy, prawda? Trzeba to skoordynować z innymi działaniami, czy próbami sięgnięcia po pieniądze z tarczy finansowej, ale tak czy owak to jest impuls do tego, żeby ludzi przenosić z etatów na umowy cywilnoprawne. No ale jeżeli oczywiście coś takiego zaczęłoby się dziać, no to ja nie mam wątpliwości, to wtedy PiS wkroczy odważnie, jak prawdziwi socjaliści, i zacznie nam ścigać za to przenoszenie na umowy cywilnoprawne. Nie można tak robić. No a w kolejnych latach, jak powiedziałem, pewnie pracodawca będzie dopłacał 20%, 30% do wypoczynku. A zatem, jak widać, nasza kochana władzuchna, jak to ja lubię pisać, wciąż ma całe mnóstwo niezwykle interesujących i atrakcyjnych pomysłów. Ja o tym pomyśle bonu turystycznego jeszcze będę za moment wkrótce pisał na moim blogu na Warsaw Enterprise Institute, do którego Państwa zachęcam i znów w opisie linkuję do tego blogu. I prawdę mówiąc, byłem zaskoczony, kiedy pytałem Państwa, czy wydać książkę na podstawie tekstów, które tam opublikowałem już w ciągu 2,5 roku pisania na blogu WEI, to wielu z Państwa stwierdziło, że nie zna tego miejsca, w którym piszę, więc zachęcam do lektury i właściwie jestem zdecydowany, żeby podjąć ten wysiłek, zebrać te teksty i być może też trochę innych, tych z Państwa, którzy wyrażali w komentarzach sceptycyzm co do takiej formy, tym z Państwa tłumaczę, czy zapewniam, że ja te teksty na pewno przed publikacją przejrzę, być może uzupełnię, pozmieniam, no będę to traktował prawie jak książkę napisaną od zera, a tego, co jest bardzo bieżące, oczywiście w takiej książce by nie było. No i jeszcze jedno na koniec ogłoszenie parafialne. Jeden z moich ulubionych pieśniarzy, Jacek Kowalski, będzie miał znowu koncert internetowy. Ten koncert internetowy w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 20. Proszę wyszukać profil Jacka Kowalskiego. Zresztą znów link znajdą Państwo w opisie, profil facebookowy, i na tym profilu facebookowym transmitowane są koncerty, zresztą archiwalne koncerty, te, które już się odbyły, były takie dwa wirtualne do tej pory, też Państwo tam znajdą. Jacek Kowalski ma również konto na Patronite, można artystę wspierać, a ja też bardzo namawiam do kupowania jego płyt, bo to jest
absolutnie unikatowe zjawisko artystyczne, jeżeli mogę tak powiedzieć o Jacku Kowalskim, którego mam też przyjemność znać osobiście już od wielu lat i którego serdecznie pozdrawiam. A my w wideoblogu zobaczymy się znów za kilka dni. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha.